Magda Narożna zaniepokoiła fanów. Co dzieje się w jej związku? Faktowi uchyliła rąbka tajemnicy. Wokalistka Pięknych i Młodych po rozstaniu z Dawidem Narożnym ułożyła sobie życie u boku innego mężczyzny. Ochoczo epatowała swoim szczęściem na Instagramie, ale ostatnio zaniepokoiła swoich wielbicieli. Czy w jej związku z ukochanym Krzysztofem nadal układa się dobrze? Magdalena Narożna pochodzi z okolic Łomży. Urodziła się 22 listopada 1988 roku. Wokalistka Pięknych i Młodych przez 7 lat była żoną Dawida Narożnego. Narożni rozwiedli się w 2019 roku. Obecnym partnerem Magdy jest Krzysztof Byniak. Gwiazda disco polo zna się z nim od dzieciństwa, przed laty tylko się przyjaźnili. Fani zaniepokojeni prywatną sytuacją Magdy Narożnej. Ostatnio Magda Narożna opublikowała na Instagramie zdjęcia z wypoczynku nad jeziorem. Próżno szukać jednak na nich jej przyjaciela Krzysztofa Byniaka. Za świetnie spędzony czas podziękowała za to swojemu przyjacielowi Pawłowi Buralowi. Narożna na zdjęciach jest wprawdzie w doskonałym nastroju, ale fanów zaniepokoił jeden fakt. Wokalistka do kilku miesięcy nie pokazuje bowiem zdjęć ze swoim partnerem Krzysztofem Byniakiem. Czy nie jesteś już z poprzednim partnerem? Zapytał jeden z internautów. Szkoda, że już nie jesteś z Krzysiem. Fajną parą byliście, dodał inny. Narożna nie odpowiedziała na żaden z tych komentarzy. Dopiero co udzieliła jednak wywiadu Faktowi, z którego wynika, że jest w związku. Na pytanie o to, czy wraz z Krzysztofem planują ślub, Magdalena Narożna odpowiedziała nieco wymijająco. Nauczona trudnymi doświadczeniami z przeszłości, nie lubi opowiadać bowiem już wiele o swoim życiu prywatnym.